Siemaneczko, z tej strony Supi Postscriptum Squad. Dziś chciałbym Was zaprosić na pierwszy materiał z serii zapowiedzi wywiadów jednocześnie promujących zbliżający się mój materiał solowy o tytule Tego oczy nie widzą. No i mamy pierwszą ekipę z Łodzi, jest to Loża Szyderców w składzie Beszczel, Rastal i Wojna. No i panowie, powiedzcie kilka słów o sobie, tak? Nie wiem, może tam jakaś krótka historia. Dlaczego zaczęliście robić rap? Zacznijmy może od Rastala, bo widzę, że się wyrywa. Dlaczego? Dlaczego rap? Nie wiem, bo na inny gatunek muzyki nie było mnie stać po prostu. Na gitarę nie było mnie stać, na gramofony nie było mnie stać. Śpiewać też nie umiem. Śpiewać też nie umiem, więc no został mi rap, tak. Beszczel? Znaczy ja ogólnie chciałem zdementować plotki, jako żebym ja robił rap. Wszyscy wiedzą, że w głębokim i szerokim pojęciu ja robię tylko i wyłącznie R&B, także nie wiem, to pytanie nie do mnie, także. Rozumiem, co, ale spotkałem się z tym, mówiąc szczerze. Wojna? Ja tu jestem przypadkiem. Jesteś tu przypadkiem. No właśnie, bo ty ogólnie grasz na gitarze. Tata mu powiedział. Mówiąc szczerze, mam takie odczucie, że w waszej obecnej sytuacji dzieje się teraz troszeczkę więcej niż do tej pory. Jak wy się do tego stosunkujecie? Uważacie, że już jest to, czego byście oczekiwali? Czy to dalej mało? No jak wy to widzicie? Poważnie? Poważnie. No poważnie, nie. No to cieszy nas to, że się trochę ruszyło, ale na pewno no, jesteśmy głodni dalej. Mhm. Cytując fanka, jestem głodny gry, choć na niej zjadłem zęby, tak? No rusza tutaj wiele projektów teraz z naszej strony. Mixtape'y jakieś właśnie, no płytę kończymy już trzeci rok chyba, tak? No coś do tego będzie. Jestem za. Wojna jak zwykle ma dużo do powiedzenia. No właśnie, a propos, bo powiedzieliście, że projekty się kręcą. No wiadomo, wy działacie pod szyldem w trójkę jako Loża Szyderców. Natomiast jest też Cypher i tutaj mamy tam z boczku widać Kubę, który chyba też przynależy, tak mi się wydaje. No a jak? Powiedzcie kilka słów więcej w ogóle, skąd taki pomysł, na czym to polega? Czy to jest skład, jakie są plany pod tym szyldem, tak? Czy to jest jakaś grupa społeczna, bo w zasadzie, mówiąc szczerze, choć was znam, to akurat na ten temat niezbyt wiele wiem. No, Cypher ogólnie był pomysłem moim i Mateusza. Pracując dużo nad różnymi projektami Unii Europejskiej, wpadłem na pomysł, żeby po prostu w tej Łodzi otworzyć jakiś nową organizację, nie wiem, możliwość wybicia się młodych ludzi. Do takich wariatów jak my, tak? Żeby mieli gdzie się, tak powiem, złapać czegoś. Czy dementujemy plotki, jakoby była to konkurencja dla backstage'u, broń Boże. Chcemy zrobić to trochę inaczej, aczkolwiek no myślę, że jakaś tam współpraca na pewno będzie możliwa. No. No właśnie, bo widzicie w Cypherze innych ludzi, bo tam kto jest obecnie oprócz was i Kuby wizualisty? Znaczy, no oprócz nas jest, no tak, oprócz nas, mnie, Raskala, Wojny i Kuby jest jeszcze JPEG. Który jest DJ-em, tak? Tak, do tego dochodzi Biochu, który tam też jakoś próbuje to z nami ogarniać. Wdrożyliśmy jeszcze Taza i Lisa. No i cały czas szukamy jeszcze tam dodatkowo kilku osób, które tam coś od siebie na pewno dorzuciłyby. Kreatywnego, nie? Żeby to też nie było wszystko na jedno kopyto, żeby te wszystkie osoby mogły dorzucić coś nowego. No dodatkowo jeszcze z tego co pamiętam, Elos wyrażał chęć dołączenia do tego składu, także myślę, że to będzie fajna inicjatywa, kiedy w końcu już na dobre z tym ruszymy. No, w tej chwili pracujemy nad mixtape'em, ale o tym jeszcze na razie nie chcemy mówić. Jest taki pomysł i na pewno go zrealizujemy. No właśnie, bo właśnie wspomniałeś o mixtape'ie. Bo generalnie u was jest, z tego co zauważyłem, taka sytuacja, że no, pracowaliście nad materiałem drugiej płyty, tak? Która chyba tam nie do końca się ujawniła. Teraz pracujecie nad trzecią płytą. Właśnie tutaj to objaśnijcie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak to w końcu jest. Znaczy, no, nasza płyta Loży Szyderców jest nagrana w 90%. Problem polega na tym, że nie każdy z nas ma czas jechać do studia. Tutaj Raskal może dalej dopowie. Tak, no to jest głównie mój błąd i mój problem, że ja jak siedzę w szkole, bo jestem jeszcze dzieciak, tak, to siedzę do 18 i to jest trochę problem, bo ja nie mam się kiedy wyrobić do studia, żeby się tam dostać i żeby nagrać czyli te zwrotki. Mówiąc krótko, blokujesz skończenie płyty? Blokuję całą bandę, tak. Ostatni numer. Blokuję ostatni numer. Później są tylko aranże, miksy i masteringi i wypuszczamy płytę, tak? Później z górki, za następną. Mhm. Ale niedługo jakieś wolne. Większe plany? Macie tam jakiś konkretniejszy pomysł na realizację tej płyty, czy po prostu tak typowo podziemnie? Jeden, znaczy, to jest takie pytanie, że
Lepiej na nie na razie nie. Lepiej na nie na razie nie. Rozumiem, tak. Nie chcecie zdradzać. Znaczy nie to, że zdradzać, ale nie chcemy też, bo nic nie jest w 100% dogadane na pewno i też nie chcemy, żeby to później wyszło, że jakieś czyste obietnice dawaliśmy komukolwiek, rozumiem, albo rozumiem. Wspominaliśmy o kimś, kto nie doszedł z nami do porozumienia. Także no póki co no, płyta będzie dostępna. Możliwe, że w wersji fizycznej, ale na jakich warunkach i przez kogo, to jeszcze nie wiemy. Mhm. Ewentualnie jesteście w stanie powiedzieć coś na temat jakichś gości? Ktoś to już jest na tyle pewny, że możecie zdradzić? Nie no, w sumie myślę, że to jest dobra okazja. No to z gości. Na pewno jest Wadzik z Między Słowami. Mhm. Tak. Jest Tazowski. Z tak. Fantastyki. Tak, z Fantastyki, tak. Z grupy WGWC. No tak, tak, tak. Z raperów jeszcze jest Lisu. Kto tam jeszcze jest? Spajku z Tarnowa. Nie wiem, o ile się w końcu dogram. Mamy ja, to będzie. Pozdrawiam go serdecznie. Chyba to wszystko jak na razie. No jeszcze tam są plany, by Elos dołączył do tego grona z Grafem, ale no nie wiadomo jak to mi tam czas im pozwoli w tej zobaczymy, chwili. Zobaczymy. No, czyli trzeba po prostu czekać cierpliwie. Wspomnieliśmy już o dwóch projektach, natomiast mam w pamięci jeszcze trzeci projekt. To tutaj chyba bardziej pytanie do Bezczela. Ludie. Co to jest Ludie? Na czym to polega? No dobra, no po prostu no, na którejś imprezie przy dużej dawce alkoholu Salwar stwierdził, że wyglądam jak Ludwiczek z bajki z Fox Kidsa. No i przyjęło się ludzi, no ludziom się to spodobało. Nie wiem, no jeżeli będę miał kiedykolwiek puszczać solówkę, a powiem szczerze, że zacząłem się zastanawiać nad taką epką, pięcionumerową, no to na pewno nie wypuszczę to pod szyldem ludzi, no. Rozumiem. Będą jaja. Będą czy, jaja, to czy, na pewno nie można tego brać poważnie, tak, bo generalnie my ostatnio nic nie robimy na poważnie, to też nie będzie poważne. Okej, okay. Bo teraz nam trochę wojna tak ucichnął. Ty generalnie, twoja rola w składzie polega przede wszystkim na graniu na gitarze. Nie tak. Wiem, czy tylko lożasz nerców, tutaj sugeruję, myślę, że też picie. czy też coś właśnie działasz? No bo w zasadzie gra na gitarze bardziej by można powiedzieć kojarzy się z rockiem, tak? A ty tutaj jednak odnajdujesz się w hip-hopie, powiedz skąd w ogóle taki pomysł, tak? Czyli no ogólnie jestem otwarty na różne rodzaje muzyki i Loża Szydajeców jest takim pierwszym składem, który wziął mnie pod swoje skrzydło, mówiąc szczerze. Mhm. Bardzo mi się to spodobało, granie muzyki hip-hopowej. Oczywiście też nie chcę, żeby to potem powstał jakieś jabłko, czy jakieś inne dziwne rzeczy z tego. Po prostu jest to gitara, tak, czysto rockowa, na jakichś patentach lat 80-tych, 70-tych, na takich rzeczach. No i no, jeśli miałby ktoś ochotę nagrać jakiś numer ze mną, to zapraszam, tak, bez żadnych problemów, tak, jestem bardzo otwarty. Fit zbiera Raskal, za te dogrywki Raskal bierze. Dodam ze swojej strony, że no, zobaczymy jak to wyjdzie, ale prawdopodobnie do utworu, w którym wy jesteście. Nie wiem, czy dużo możemy zdradzić. Po łódzku znaczy, będzie miał tytuł. Znaczy na pewno będzie rozpierdol, skromnie mówiąc. Ale prawdopodobnie gitarę będziesz dogrywał, tak? Tak. Mówisz, że deklarujesz się teraz tak, oficjalnie przy kamerze. Podpisuję tu na twoim ramieniu. Że... Dobra, czyli jak widzicie, będzie ogień, będzie też brzmienie gitarowe, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. No właśnie, może tak jak już nawiązaliśmy do mojej płyty, powiedzcie, no wy już znacie beat, powiedzcie jak wam, jakie macie odczucie po prostu tak na podstawie może urywka odnośnie tej płyty. Odnośnie taki płyty jest. Całej czy odnośnie no, tego takie, numeru? No takie, trudno powiedzieć, no bo może bardziej o numerze powiedzmy, no bo w zasadzie o całej płyty nie znacie. Mówić o płycie, jak ty dzisiaj poznajesz i tytuł w ogóle. No właśnie, dlatego no może odnośnie sobie. Samego utworu, jak w ogóle, wiecie, no zaprosiłem was tak naprawdę bez wyboru bitu, tak, więc... Powiem ci tak, że no odnośnie tego numeru, to tak, no temat oklepany, gości masz chujowych, co ci mogę powiedzieć, no stary, ja to w ogóle zmienił branżę, zaczął, nie wiem, robić pop, czy jak, nie wiem, cokolwiek. Popcorn. Nie, a tak całkiem poważnie to bicik jest okej. Okay. Zwrotki mamy wszyscy popisane. Czekamy aż dogracie. Tak, czekamy... Ty czekasz. Tak, głównie przede wszystkim jako... Tak, głównie. No autor tej płyty to ja czekam. A to ty jesteś autorem tej płyty? No bo tak się składa, no, słuchaj, nie? Właśnie teraz się to okazało. Generalnie... Raskal ostatnio dużo pije i... Zapomniał. Nie, no co ja mogę powiedzieć, znaczy to do siebie. No chciałbym zaznaczyć, że bardzo mi się spodobał ten beat, ponieważ ja... Bardzo dawno nie miałem okazji pod taki beat pisać i to jest kompletnie nie mój klimat, no i mogę się w końcu sprawdzić w tym.
Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy się spodoba. Ja osobiście nie jestem do końca zadowolony ze swojej zwrotki. Chłopaki mówią, chociaż nigdy nie jestem zadowolony ze swojej zwrotek, chłopaki mówią, że jest ok. Zobaczymy, jak to wyjdzie, co ty powiesz, jak to usiądzie. Czyli jeszcze jest też dodatkowa taka prośba, jak już utwór się pokaże, szczególnie skupić się na komentarzach w kierunku Bezczela, ocenić, dobry shit, czy słaby shit, no, czy co. Domyślam się, że komentarze do mnie będą wyglądały sposobowo, ale chujowe, zrobimy to lepiej. Znowu Ludi, znowu zjebałeś. Wylatuje z pętli, tam łapiemy pojarę od Kuby wizualisty. Znowu zjebałeś. No i właśnie, no i teraz znów wracamy do tematu twojej gitary. Powiedz, czy tam już coś pracowałeś troszeczkę przy tym? Usiadłem. Jak to wygląda? Po trzech piwach stwierdziłem, że aha, czas coś pomyśleć. Pena włącza się przy alkoholu. Tak. Włączyłem gitarę po prostu i to będzie to polegało nie na jakimś tam całym, na całym numerze, że to będzie przez cały numer po prostu leciała gitara, tylko jakąś solówkę taką dość klimatyczną, pierdolne, tak żeby było wyciszenie, żeby to było oddzielne, tak żeby tam 10 między jednym a drugim na przykład. Panem, który tam będzie nawijał, po prostu zagram solówkę krótką, miłą na jakiś fajny temat i żeby to się jakoś ładnie... Tak, żeby to jakoś tak wyglądało. No jak chcesz, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Może jak wypijesz cztery piwa, to jakieś większe. Wszystko będzie się budowało, więc na razie tak luźno sobie rozmawiamy. Teraz troszeczkę zmienię temat, z racji tego, że nie ma co ukrywać, się znamy, więc tam czasami też śledzę, co się dzieje w gronie moich bliskich ludzi. Powiedzcie bliżej, nie wiem, może to kogoś zainteresuje, może nie. O co chodzi z tym koncertem, który tam terminy się zmieniały, nie wiadomo o co chodzi, co jest 5. Ostatnio widziałem na Facebooku, że narzekaliście, że... A, chodziło ci o to, że czekam drugi tydzień na... Tak, tak. Znaczy tam parę osób stwierdziło, że robimy z ciebie nie wiadomo kogo. Aha. Znaczy chciałbym to zdementować, bo... Może źle to ująłem, bo nie chodzi o to, że ja nie wiem, że... Jakby ktoś pisze dwa tygodnie po tym, że nie wiem, gramy trzeci, no to my jesteśmy z tego niezadowoleni, bo my się cieszymy z każdego występu. Ale jeżeli to jest okres wakacyjny, gdzie wiadomo, każdy może mieć prawo, że jedzie, tak? I ten występ jest, powiedzmy, dogadany, że na przykład Raska musiałby specjalnie te jednego dnia czy drugiego, jakbyśmy grali, musiałby specjalnie jechać dzień później. No to jeżeli umawia się ze mną osoba, która to organizuje, że da mi znać konkretnego dnia, to warto by było to... Żeby się trzymała kupy, nie? A nie, że my się dowiemy dwa tygodnie później, kiedy wyjazd będzie dogadany, a się okaże, że... Bo to jest, rozumiem, miejscówka spoza Łodzi, tak? Tak, to nie jest Łódź. No, gdyby to była Łódź, to by nie było problemu, nie? Ale to jest poza Łodzią, no i... Wiadomo, nie wiem, jak to wygląda. Dobra, no słuchajcie panowie, no generalnie wasza płyta powstaje, natomiast jeżeli ktoś bywa na waszych koncertach, to już tam minimum te dwa utwory można z waszego chyba materiału, tego najświeższego, usłyszeć. Wszystko jest najświeższego materiału. Jako Loża Szyderców. Tak. No i macie jeden utwór, który prawi o alkoholizmie. Myślę, że refren wpada w ucho i może nawet to gdzieś puścimy w tle. Nie, bo to jest jeszcze nie nagrane, wiesz? Ale to jak? Ja mam materiał z kamery, z koncertu, więc damy radę, słuchaj, to nie ma problemu, my tutaj mamy wejścia. Tylko takie pytanie, no tutaj już totalnie bez beki, nie? No bo czasami się troszeczkę śmiejemy. No bo przedstawiacie wizerunek, który może być różnie postrzegany, tak? No bo dobra, no wiadomo, każdy sobie lubi popijać, to jest rzecz normalna i oczywista, zrozumiała. Natomiast wiadomo, że publikując utwory trafiamy do różnego społeczeństwa, tak? Moje pytanie jest takie, czy nie obawiacie się, że zostaniecie postrzegani, nie wiem, tak jak tam, już nie pamiętam teraz dokładnie z ksywki była osoba, chyba tam przy Pompuj Rap, która wyskoczyła z browarem na klipie i zaraz to stworzyło jakiś problem, tak? Czy nie obawiacie się tego, że no z jednej strony dobra, to wpada w ucho, bo każdy to czuje, ale z drugiej strony to może być coś, co przypisze wam łatkę jakichś osób, które nie wiem, może coś tworzą, co nie istnieje, wiecie, no jakiś sztuczny wizerunek. Wojna. Ja osobiście uważam, że taki wizerunek zależy, no przecież od zawsze było tak, żeby z czegokolwiek się wybić, a sobie być coś fajnego, coś, co się ludziom podoba, tak? Nie będziemy przecież tworzyć muzyki o Panu Bogu i o Kościele chrześcijańskim, no bo kto będzie tego słuchał, tak? A utwór jest o piciu i jest o fajnym piciu i takim totalnym napierdoleniu się, co na pewno nie jest wymyślone, bo nie ktoś... Jeżeli ktoś mnie widział, to potwierdzam. Tak, i według mnie jest to... Dobry numer, według mnie jest to dobry numer, po prostu taki totalnie imprezowy. No nie chcemy robić pływa o smutku, jakichś totalnych życiowych rzeczy, bo to wiadomo, że ludzie też mają na to czasami ochotę, no, albo takie nie. Takie numery oczywiście też będą, tak? No tak, ale nie przesadzajmy, nie możemy wchodzić w jakieś skrajności, tak? Z jednej strony na drugą. Tam
Ta piosenka jest dla mnie jedną z lepszych naszych piosenek, bo jest szybka, dynamiczna, energiczna. I... No na pewno wpada w ucho, tak w moim generalnie prywatnym odczuciu. Generalnie na którymś koncercie, nie pamiętam co to był za koncert, usiedliśmy na afterach z Raskalem i stwierdziliśmy, że nie chcemy złożonych refrenów. Znaczy nie to w takich numerach stricte imprezowych, które będą grane na koncertach, nie chcemy bardzo złożonych refrenów. Bo to tak jakby publika wtedy nie żyje tym, tak? Mhm. A chwytliwy refren, który jest po prostu oparty na dwóch rymach, które no po prostu no, idiota by chyba nie zapamiętał, czyli chociaż czasem łeb nas boli, no to publika tym żyje, publika to wystarczy im to raz powiedzieć i daje radę, tak? I ona wtedy jest w koncercie, wchodzi w tą muzykę razem z nami, rapuje to no razem. No wiadomo, jest jakaś interakcja, tak. A co do wizerunku, no to wiesz, ja uważam, że co byśmy nie robili, o czym byśmy nie napisali, to ludzie mogą to dwojako odebrać. Jedni będą chcieli tego słuchać i będą rozumieli, że to jest przymrożeniem oka i że my nie robimy z siebie nie wiadomo kogo, a drudzy, jak będą się chcieli przypierdolić, to się przypierdolą do wszystkiego. Co chcesz dodać? Wydaje mi się, że tutaj chyba chłopaki wyczerpali temat. Mhm. No chodźmy się napierdolić. Podsumowując tą skromność. Koniec tego pierdolenia. Łódka! Czas do roboty. Jeszcze tak nawiązując do tego waszego materiału, gdzie on właściwie będzie realizowany? Jest to jakieś jedno konkretne miejsce? Tak. Macie własne studio? Czy nie, jak my to korzystamy jest? Ze studia Eloza. Amplituda Records. Amplituda Records, mhm. Eloza między słowami, gorąco polecamy. I pozdrawiamy. Tak, Eloza pozdrawiamy. Eloz jest odpowiedzialny w ogóle za cały proces twórczy, począwszy od masterowania miksera, poprzez włączanie mikrofonu, skończywszy na miksach i masteringach, także cała ta otoczka będzie techniczna będzie zasługą jego. Dobra. Teraz zmienimy totalnie temat. Wejdźmy trochę w taką, nie wiem, skrajność i fantazję może. Powiedzcie na przykład, no nie wiem, wyobraźmy sobie taką sytuację, że czego byście nie zrobili za, nie wiem, jakieś niewyobrażalnie wielkie pieniądze, jakbyście mieli tak coś określić, że nie wiem, ktoś wam, nie wiem, powiedzmy milion dolców proponuje i czego byście na pewno za taką kwotę nie zrobili? Nie wiem. Nie bez strzela. Okej. Okay. Jest to jakaś odpowiedź. No nie wiem, stary. Nie, no, ja to zadaję moje obie przecież. No Jezu. Wzbudziłem zaskoczenie. Strzał w stopę to był. Autodisk. To był strzał w stopę. Czego bym nie zrobił za milion dolców? To było na poprawkę. Myślę, że no, na pewno nie przestałbym rapować. Bo to jednak jest coś, czego się robi... Coś, co się robi mając pieniądze lub ich nie mając, tak? Więc to bez różnicy. Są takie czasy, gdzie po prostu pieniądze grają najważniejszą rolę w życiu człowieka, jakby nie patrzeć. I wszystko, to jest ten wiek. Wszystko, co robimy, robimy za pieniądze, jakby nie patrzeć. Tak, rodzice na nas mówią, że mamy zarabiać i wiadomo, że za taki milion dolarów, gdzie no... To jest zmienia postać rzeczy, nie? Tak, i typu na przykład, nie wiem, wyruchanie beszera za milion dolarów, no to wiadomo, że to wygląda różnie, nie? No ci powiem, że jak tak teraz myślę, stary, to tyle zer, to mi się w mózgu nie mieści, nie? No. Tak, jeszcze jakby na polskie to przejść, to nie wolno było takiej, znaczy, człowiek nie wie, tak, jakiej sytuacji położone. Specjalnie tak? Użyłem takiej skrajnej sumy, tak, no bo generalnie, no właśnie, no bo jest, myślę, cienka linia między sprzedaniem się, a nie sprzedaniem się, zwłaszcza jeżeli chodzi o hip-hop, ja się prawda? Tak, już wiadomo, z czym to się wiąże, no i teraz właśnie... Tak? Wojna się sprzedał, już mamy to oficjalnie. Tak, ja już się sprzedałem. Właśnie wiecie, no, zastanawiam się, czy wiecie, no, macie tam jakąś granicę taką wewnętrzną. No wiadomo, że pewne sytuacje tworzą się przypadkowo i nie możemy się spodziewać, co się stanie w danej sytuacji. To jest tylko gdybanie, nie? Ale no... Stąd... Człowiek ma inną swoją moralność, tak? I ta moralność ma tam swoje granice. Kiedy mamy chorego syna, matkę, nie wiem, córkę, babcię, dziadka, psa, chomika i trzeba go wyleczyć z ciężkiej choroby i... Nie wiem, trzeba zebrać się do naga i przebiec się po Piotrkowskiej za milion dolarów, no to czemu nie? Jakby nie patrzeć. To są tylko jakieś moje głupie domysły, ale zależy, nie wiadomo. To człowieka nigdy nie wiadomo, co to patrzy. Zależy, wiesz, od potrzeby chwili tak naprawdę. No ja nie wiem, no. No na pewno nie zrobiłem czegoś, no kurwa, no strasznie obrzydliwego, no. Na pewno by się nie najebał za milion dolarów. Nie, bo najebę się zawsze za darmo, nie? Za 5 zł. Jakby ktoś chciał, to mów tak. Ja... Tak, jak ktoś jest chętny, może zawsze chłopaków czy nas ogólnie w tym składzie zaprosić. Nie będą koleżanki, jak najmniej kolegów, kurwa. Bo Beszczel szuka żony, także. Tak, on już szuka, odpływa pół roku, nie? Bo ty mi szukasz, kurwa, obiecałeś mi tą żonę i co? No ja się za mało. Także jeżeli jest jakaś chętna kobieta, która szuka męża, Beszczel jest chętny, proszę tutaj. Przystoję. Nie zrobimy zbliżenia, bo nie mamy operatora kamery. Numer będzie tam poniżej. Wyświetlimy numer. Numer będzie tu. Powiedzcie,
Co was wkurwia, może nie tyle w samej Polsce jako takim społeczeństwie, ale w takim, powiedzmy, może zejdźmy trochę bardziej lokalnie, w takim, nie wiem, łódzkim podziemiu, no nie wiem, zawsze jest, są dwie strony, tak? Jest coś, co szanujemy i lubimy i coś, co nas denerwuje, tak? To ci powiem, że denerwuje mnie tak. I denerwuje mnie tylko jedna rzecz, że tak patrząc, wszyscy z łódzkiej sceny, tak, fajnie było się kiedyś zebrać, zrobić coś, ogarnąć, a nie na przykład tylko ładować wódę do oporu, tak? No, to jest chyba tylko tyle z mojej strony. Bo no, zawsze, co się wszyscy widzimy, to pijemy wódę. No tak, no właśnie, nie wiem, ja mam osobiście takie wrażenie, że generalnie, nie wiem, powiedzmy, chcąc zrobić coś na szerszą skalę, nie wiem, chcemy zrobić, dajmy na to long track, tak? To w większości tam, powiedzmy, osób, których zna się mniej blisko, tak? Czyli tak jak ja was znam dość blisko, no ale są też składy z Łodzi, które się tam gdzieś spotyka, no zbija się piątki, ale nie można powiedzieć, że to są jakieś bliskie ziomki. To, że wszystkie sprawy opierają się tak naprawdę właśnie, nie wiem, o wódkę, tak? Czyli to taka trochę polityka nam tutaj się wkrada. No. Ale to jest Polska, to jest kraj nad Wisłą. To jest przez spijanie, kurwa, nas w latach dawnych. Wszystkie, kurwa, narody i zaboje, które były w Polsce, nas to spijały i to nie, tak po prostu wzięło. Nie, ja wam powiem, że kompletnie odbiję od tematu. To akurat, że pijemy, kurwa, nie denerwuje mnie ani trochę. Denerwuje mnie to na drugi dzień, ale za to strasznie, strasznie muszę to powiedzieć i mam nadzieję, że scena to usłyszy. Wkurwia mnie ignorancja na łódzkiej scenie. Tak naprawdę tylko to mnie wkurwia, ignorancja ludzi. Bo my tworzymy tą scenę łącznie z publiką. Jeżeli, kurwa, ktoś coś chce zrobić i, nie wiem, przykładowo ty zrobisz koncert i nas nie zaprosisz, to że nie to, że my, kurwa, od razu, nie wiem, mówimy, ale supi odpierdolił lipę, kurwa, no wiadomo, nie chuja, kurwa. Nie gniewamy się o bzdury, tak? Tak, ale, kurwa, trzeba to razem tworzyć i nieważne, że to robi, kurwa, Zdzisiek, a, nie wiem, Marzenka tam gra, czy Marzenka to robi, Zdzisiek nie gra, kurwa, trzeba to robić razem i tylko wtedy możemy być silni, bo naprawdę w Łodzi zaczęło się w tym roku dużo dziać. No i tylko trzeba, razem tak. Możemy być, kurwa, silni. Jak cały czas ktoś będzie, kurwa, odpierdalał maniany i jeden na drugiego będzie się fochał, kurwa, za to, że nie zagrał na koncercie, czy nie wiem, kurwa, cokolwiek innego, to kurwa, że wiesz, to takie spychalnictwo. No ja tam nie gram, kurwa, ci co grają mogą to zrobić. Tak, nie, udostępnić koncert, zaprosić znajomych, kurwa, czy nawet przyjść na ten koncert. Wiesz, ja tam nie gram, to ja tego nie zrobię. No i, kurwa, jak tak będzie do tego podchodzić, to w końcu znowu pierdolnie na pyski, kurwa. Nikt tam ode mnie nie gra, myślę, że bardzo często tak jest. Tak, nawet fajnie, że o tym powiedziałeś. Luce, bo pamiętasz tą akcję, jak ten Beru, czy tam ktoś, ten z Rzeszowa grał, pamiętasz? Co, no tak. Kurwa, prąd przyjeżdża osoba. Tak, prąd wysiadł i to jest najlepszy przykład, że przyszli ludzie i jak tam prądu nie było, my tam freestylowaliśmy sobie na scenie, wszystko było fajnie, beka była, to ludzie stali pod sceną. A wiesz, jak prąd wrócił i tamten miał grać, to ludzie sobie poszli i znowu do stolików. Ja pytając ich, dlaczego, co wy odpierdalacie, przecież chłopak tu gra, przyjechał specjalnie, co on sobie Łodzi pomyśli. No oni stwierdzili, że nie, bo ja tu czekam na znajomka. No kurwa, no jak już przychodzisz na koncert i płacisz hajs, no to chyba Dokładnie. Mógłbyś chociaż stanąć pod tą jebaną sceną, a nie, że kurwa do krzesełek grasz. To jest mentalność ludzi, no zauważyłem na wielu koncertach, że widzisz, przychodzą na przykład do atmosfery łódzka. Po to, żeby na przykład napić się i spotkać się z kolegami, a nie przyjść na koncert, tak. To jest tak, że wiesz, że gra na przykład 7 ekip i przyjdzie 7 różnych grup publiki. Tak, tak. To jest zmiana, tak. Na każdym, wiesz, wykonawcy jest inna grupa ludzi. No. Jakby nie mogli wszyscy stać tam, dlatego, bo tak naprawdę to muzyka jest jedna, tak? No dokładnie, wszyscy robią rap, więc każdy na 100% swoich możliwości. Wydajemy płytę, nie musisz jej kupić, kurwa, ale jak już przychodzisz na koncert, to nawet żeby, kurwa, nie wyjść na debila, bo takich ludzi moim zdaniem trzeba wyśmiewać, no bo, kurwa, jak się przychodzi na koncert, nie wiem, płacisz, dajmy na to 15 zł za bilet, no to, kurwa, no to możemy sobie posiedzieć tutaj. 20-minutowego koncertu, no. No wiesz, no możemy sobie posiedzieć tutaj, jak już przyszedłeś, no to możesz chyba stanąć pod tą sceną, tak? Yes. No bo właśnie, bo tutaj poruszyliście, myślę, istotną, kurde, kwestię, bo to też jest takie moje spostrzeżenie, że często jest tak, że no nie chcę tutaj, wiecie, wymieniać, bo to nie o to chodzi, żeby komuś tam cisnąć. Dokładnie. Teraz, nie tworzmy żadnych podziałów, tak? Myślę, że jeżeli ktoś się poczuwa, to będzie wiedział, że o nim mówimy. Natomiast są tacy ludzie, takie składy, czy też soliści w Łodzi, którzy no generalnie swoje koncerty budują na tak zwanych ziomkach, moim tak? Moim zdaniem, ale już nie chodzi o budowanie koncertu, bo to wiadomo jest, że wiesz, że zawsze tam jakąś, kurwa, protekcji się szybciej dostaniesz, tak? Ale chodzi już nawet o samych artystów, że oni swoją, kurwa, swoje występy budują na otoczce. Że oni, wiesz, kurwa, izolują się jakby na wpływy innych artystów, kurwa, na to, żeby, wiesz, pogadać, kurwa, ustalić coś, nie wiem, wymienić się poglądami, zrobić jakiś wspólny numer, tak? Ktoś się, kurwa, wybił,
i przykładowo któryś z nas się wybija i wiesz, i resztę wiesz, spycha to kompletnie. No właśnie, bo chciałem też do tego nawiązać, troszeczkę uprzedziłeś, bo to jest takie moje, nie wiem, prywatne spostrzeżenie, że nie wiem, no nie chcę też z nazwy tutaj jakby imprez mówić, ale no mam na myśli jakieś większe imprezy. Nie wiem, czy to tylko moje takie spostrzeżenia, ale mam wrażenie, że często w Łodzi jest tak, że mamy do czynienia z koncertami, które obstawiają te same ekipy. I żeby było śmieszniej, to jest na zasadzie takiej, że wiadomo, no, my jako jacyś tam artyści przynależymy do różnych formacji, tak? Nie zawsze działamy tylko solo, czy też w jednym składzie, często to się jakoś tam rozwarstwia na jakieś inne rzeczy. Nie wiem, czy też masz się takie odczucie, że trochę tak w Łodzi jest, oczywiście nie globalizując, tak? Ale że są takie przypadki, że generalnie no, są pewne imprezy, które no, co edycja pokazują nam to samo. Kupowane w ten sam sposób, mówisz. Czy no wiesz, no są, na pewno takie imprezy są. No, też tu nie chcę z nazwy wymieniać. Ale no, powiem ci, że jednak jest takie coś, że też tam przyjdziesz i jednak też wiesz, czego przyszedłeś tam po to. I za każdym razem, jak tam przyjdziesz, na każdą następną edycję, dostaniesz dokładnie to samo, ale jednak, nie wiem, zdarzy się, nie wiem, coś, czy na przykład, nie wiem, twój ziomek, nie wiem, jakieś informacje ci przekaże, coś takiego, że wiesz, że tam spotykasz kumpli i tak naprawdę, no, to, że no, jest dalej te same osoby, na tym samym widujesz te same osoby. Na tym samym widujesz te same osoby. Też wiesz, mówimy tu o artystach, głównie o tych organizatorach imprez, którzy potrafią czasem uszczęśliwić, potrafią wkurwić do łez. A też trzeba wspomnieć tutaj w stronę publiki, że generalnie no co jak co, no my możemy sobie rapować, ale tak naprawdę no bez publiki na koncertach czy bez odbiorców naszej muzyki będziemy mało znaczący, tak? I też niech publika pamięta, że to ona to buduje, no bo jeżeli są w stanie wydać, powiedzmy, nie wiem po ile tam są bilety na te koncerty. To zależy jaka impreza, znaczy, wiadomo. No generalnie, no na te, gdzie przyjeżdżają te większe gwiazdy, no bo staram się, no wiesz, no jak chodzę, jeżeli naprawdę się kimś jaram, tak? Rzadko niestety w Łodzi ci ludzie goszczą. Nie wiem, po ile tam stoją, no ale jeżeli jesteśmy wydać, nie wiem, w stanie 30 czy tam 35 zł tak, na bilet, żeby wejść posłuchać jednego artysty, który zagra tam, nie wiem, przykładowo 40 minut, to moim zdaniem, no taki koncert się nie zdarza często. Moim zdaniem też równie dobrze można tam raz na miesiąc przeznaczyć te 5 czy 10 zł, żeby przyjść na tą, nie wiem, choćby na tę ligę freestyle'ową, która teraz się kończy niedługo. Też warto było na nią przyjść, wydać tam chyba po piątce zawsze było, czy tam między piątką a dychą się cena wahała zawsze i moim zdaniem... No rzut kostką, tak? Nie, to na backstage'u, tam była między piątką a dziesiątką wejście i myślę, że też warto było zapłacić te 10 zł, bo to nie jest duża kwota według tego, co zbierają organizatorzy za jakichś większych artystów. Przyjść i posłuchać, nam, tak? wesprzeć lokalne grupy, tak? Dobra panowie, a jakbyście mieli tak, nie mówię, że już koniecznie jakoś tam lokalnie, łódzko, tak, wskazać jakieś osoby, które waszym zdaniem są warte uwagi, no tutaj wiadomo, mamy na myśli kogoś bardziej znanego, komu już ten sukces wyszedł, to nie wiem, jakieś przykłady z waszej strony, kogoś, kogo szanujecie za jego twórczość, jeżeli chodzi o polski hip-hop. To na pewno nasza tutaj, nasi znajomi z Między Słowami. Nasi tak, bracia, pozdrawiamy. Bracia, no. Tak, również się przyłączam do pozdrowień. No Wojna. Ja tam nie znam się, że takim dłuższym szeregu hip-hopowym, w ogóle nie siedzę w tych klimatach. No mogę tutaj osobiście na przykład powiedzieć, że ma jakoś mało rozpromowana grupa WGWC, jak najbardziej, no, też robią dobre gówno. Zwłaszcza, że dobre tam gówno. Jest no, kilka osób, które są jakby nie patrzeć publicznie znane, tak? A cała grupa jest taka trochę... No właśnie, trochę to nie do końca cicho. Tak działa może jakby się oczekiwało, tak? Zwłaszcza, że myślę, że muzyka jest konkretna, tak? No, muzyka. Zeszczel, masz jakieś... Ja mogę wesprzeć, ale z lokalnej sceny, czy... Znaczy niekoniecznie z lokalnej, no. Każdy z nas ma jakiś tam wzór swój, tak? Nie wiem, w cudzysłowie oczywiście. Ostatnio strasznie, tak szczerze powiem. No nie wiem, mogą mnie skejtować czy nie. Zajarałem się strasznie i oporowo z Sulinem. No bo to jest no, wykonawca jakby młodej sceny, który no... Znaczy wiesz, to nie to, idzie że... z pewnym prądem, nie tak? To, że to ostatnio, wiesz, nie to, że ostatnio, nie? Bo tam wiesz, sprawdzałem te jego wcześniejsze tam jakieś disy, bify tam z różnymi ludźmi. Ale nie, poważnie tam słyszałem tam parę numerów z tego nowej płyty. Zresztą Zagania jest tam w moich rodzinnych stron, że tak to nazwę. I... Uważam, że naprawdę może zajść wysoko, tylko jeżeli będzie mądry. No. Bo tam, żeby się nie już więcej nie bawił w żadne rzeczy. No ale no, to nie jest, wiesz, nie jestem na tym poziomie, żeby mu radzić, tylko mówię, no naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie sprawdza, to ta jego nowa płyta, tam jeden w maratonie, jest naprawdę okej. No dobra, no to może już tak powoli reasumując.
Spotkanie sztabowe. Tak, spotkanie sztabowe. Tak, podsumowując. Łódka się głodzi w lodówce. Nie wiem, poproszę was tak może trochę nieskromnie o kilka słów zachęty z waszej strony jako no, na zbliżający się mój solowy projekt, jako że też sami w nim uczestniczycie. Dobra. Po kolei może. No to ja na pewno zapraszam do słuchania, do polubienia i do wstawienia. Będzie można usłyszeć moją gitarę, moich kumpli, nie tylko, wielu innych osób. Bardzo polecam. Będzie dobry gówno, jak to mówią. Ja nie polecam. Płyta będzie słaba. Tego się spodziewałem. Oczywiście mogę powiedzieć tak. Tobie też. Albo tobie też. Tak, że jeśli nie wierzysz mi na słowo, że będzie naprawdę chujowa, to sprawdź. A ja ze swojej strony mogę dodać tylko tyle, że jak puścisz to dziewczynie, to zobaczysz, co to orgazm i jak tego nie sprawdziłeś, to chuj ci na imię. I dziękuję bardzo. Dobra, dzisiaj mieliśmy Lożę Szyderców. No i co? Peace, yo, pozdrawiamy, do usłyszenia. Myślę, że pogawędka nam się rozwinęła. O nie, przepraszam. Przepraszam bardzo. Ja chciałbym pozdrowić swoją jedyną i teraźniejszą i najukochańszą żonę, czyli Olę Szkudlarek. Kocham cię, Olu. Ale żonę szuka dalej. Która prawdopodobnie jest w kadrze. Teraz nie ma. Ja chcę pozdrowić mamę, tatę, dobra, mojego brata i moją dziewczynę. Kuba, ty też się odezwij. Ja też chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mnie nie pozdrawiają. Okay. A jeszcze chciałbym zaznaczyć, że właśnie teraz, kurwa, dobrze, że Kuba był tu, bo by mnie później opierdolił. Jeżeli, kurwa, przychodzicie na nasze koncerty, to zawsze pamiętajcie, że musicie być gotowi robić hałas dla naszego DJ-ota tam, który siedzi. Miałem też w plackach trochę robi, kurwa. Ogromną przyjemność współpracować przy okazji koncertów w Luce, więc też ze swojej strony polecam. Dobra, kochani. Dobra, to dziękujemy bardzo i do usłyszenia następnym razem. Peace, yo. Pozdrawiamy.